Nagrać świadectwo swoje. Dobra. Dzisiaj jestem uśmiechnięty. Dzisiaj jestem uśmiechnięty człowiekiem. Uśmiechniętym. Prawdziwie wolnym. Prawdziwie wolnym. Zawsze gdzieś w sercu, moje serce szukało takiej wolności, miłości, wolności. Serce jakby moje szukało dobrych rzeczy kiedyś. Lecz znajdowało tak naprawdę złe rzeczy i kończyło się to źle i coraz gorzej. Dziś naprawdę żyję w wolności i poznaję Chrystusa, poznaję Jezusa, osobę, która jest bardziej realna niż w ogóle to, co widzimy, to, co słyszymy, w ogóle niż Kościół i tak dalej. To, co religia wsadziła w ogóle. Zawsze od początku chodziło o Jezusa. Nie o świat, o Jezusa. Jezus jest realny, bardziej niż wszystko. On jest królem nieba, królem ziemi. I to jeszcze raz mówię, nie jest żadna wiedza, nie jest żadna religia, nie jest żadne coś, co mi pomogło, tylko to jest prawda. To jest bardziej realne niż wszystko. Bo świat to jest w ogóle urywek w ogóle tej życia naszego na ziemi. I to nie jest coś, co uwierzyłem, tylko ja poznałem Jezusa, ja poznałem osobę. On jest żywy i on zamieszkał we mnie, jego duch zamieszkał we mnie. Halleluja. Ale wracając do... co? Nie wchodź mi teraz, bo ja tutaj sobie nogę mam, no. Ale wracając do mnie, no to urodziłem się tutaj na tej ziemi 39 lat temu. No nie do końca ja, no ale wszedłem tu na świat i dorastałem tutaj w Dąbrowie Górniczej. No i generalnie bardzo szybko w ogóle w moim życiu, nie wiem co przyszło pierwsze, ale pierwszy przyszło chyba strach. Chyba strachem zostałem zakochany w dzieciństwie i to gdzieś zamknąłem się w ogóle. Jak dziecko czegoś takiego świata to nie rozumie w ogóle. Był strach, czułem strach w domu, poczucia bezpieczeństwa nie miałem. Ten strach później się tak rozprzestrzeniał w relacjach z ludźmi. Do tego doszły później takie jakby stresy, kompleksy. I podobało, że zamknąłem się jakby w swoim świecie i nie rozumiałem. I jak człowiek długo trzyma taki ból, to on w końcu po prostu musi wybrać. Albo po prostu sobie strzeli w głowę i po prostu pełni samobójstwo, albo po prostu gdzieś musi to dać ujście. No, u mnie ujście poszło w bunt. Z tego buntu zacząłem być kimś w ogóle zupełnie, kim nie chciałem być. Zacząłem w ogóle po prostu, no, ruszyłem w ogóle w złym kierunku. I w wieku 15 lat to już, ja już po prostu wiedziałem, że to jest coś złego, już piłem dużo i naprawdę już w 16 roku życia byłem uzależniony od alkoholu. Piłem już codziennie. Od 17 roku już codziennie rano kradłem pieniądze mamie, piłem w parkach, cały dzień piłem, zacząłem kraść telefony. Pogrążałem się w ogóle. No i tam towarzyszy takie uczucie pustki już powoli, poczucie takiej samotności, że nie dasz rady, że nikt się nie rozumie, rośnie bunt i robisz coraz gorsze rzeczy. Doszły narkotyki, doszli koledzy. Że zawsze gdzieś jak z tymi kolegami byłem, to wiedziałem, że to jest nie moje miejsce. Ale jednak no, nie miałem gdzie iść. Nie znałem Jezusa wtedy, nie znałem wolności, nie znałem Boga. Wierzyłem gdzieś w sercu, że jest Bóg, ale po prostu nie miałem iść tam, tylko było to. Musiałem znaleźć to moje sobie życie, to ujście tych jakichś emocji, uczuć. No i wybrałem to zło i tam się pogrążałem. Był alkohol, narkotyki, leki. W wieku 20 parę lat już trafiłem do zakładów psychiatrycznych, izby wytrzeźwień, problemy z policją, wyroki pierwsze, strach w ogóle, coraz bardziej rósł w moim życiu, ludzie mnie różnie ścigali w ogóle, mój strach, przemijał się taką uczucie paniki, że po prostu dusiłem się, nie mogłem powietrza nabrać, byłem też znowu zamknięty w tym wszystkim, nie mówiłem o tym nikomu. I to tak rosło i problemy w ogóle, jakieś pisma od sądów.
i o 28:00 poszedłem do zakładu karnego, później wyszedłem. Później już było tak, że w ogóle było na ogłębcie, w ogóle spirytusu, gdzie miałem takie 5 promili, 4,8 na izba, 5,2. No ale dalej piłem. Dalej piłem i po prostu na promilach, na 3 promilach właściwie też miałem bardzo silne lęki. Nieraz brałem po 10-20 tabletek nasennych. Popiłem to pół litra wódki, żeby po prostu jakoś mógł normalnie funkcjonować. I byłem wrakiem człowieka, ale piłem dalej. Byłem na niezliczonych ilościach terapii. Różnych, parzymiechy, lubliniec, zakłady psychiatryczne, mówię, detoksy, Monar, terapie takie dzienne, AA, psycholodzy, anonimi narkomani, seksoholicy, bo wszystkie nauki później po prostu złączyły się jakby w jedną siłę i nie będę wszystkiego parował, to można powiedzieć w skrócie, że 14, 13 lat, a 10 lat to piłem codziennie. Od rana do wieczora i przez noc. Momenty, w których trzeźwiałem, w których nie miałem alkoholu przy sobie, to były bardzo rzadkie. I no, doświadczyłem dna dużego bardzo, bo to tego się nie da opisać słowami. To ci, którzy to tylko doświadczyli, to co oni doświadczyli, tylko oni to wiedzą, co tam było i ktoś, kto był mniej więcej w tym samym miejscu, to jakby może wiedzieć, co tam się dzieje wtedy, jak człowiek jest sam, nie ma gdzie mieszkać, jest na klatce, jest gdzieś w nocy na dworze, wszystkiego się boi, boi się śmierci, nie może nic znaleźć pomocy, jest spętany, w ogóle opętany, a chce mu się niesamowicie pić, ale wie, że picie może go zabić w tym dniu. Musi kraść znowu, a boi się kraść. Teraz wszystko narasta w nim. To jest po prostu jak walka o życie każdego dnia. Walka o ogień po prostu. Bo tak bym to przyrównał. Walka o przeżycie, żeby się napić, to żeby przeżyć. Bo ja alkohol potrzebuję jak powietrze. Tak byłem spętany strachem wszystkim w ogóle, już paranojami. Halucynozy przewlekłem, mówię, padaczki. Mamy wzrokowe, słuchowe. Lekarze mówią, że już umrę. Później mi do więzienia, to też więzienia uratowało to życie. Jesteś po prostu odrzucany od ludzi, od wszystkich. Widzisz pogardę w oczach ludzi. Żebranie na ulicy. Picie do naturatu. Żebranie na naturatu, picie do naturatu. Rozumiem, brudny, posikany. I w tym stanie jesteś sam. Grozi ci więzienie, grozi ci to. Ktoś cię ściga, tu masz paranoję, tu jakieś halucynozy. Ja ci nie chcę pomóc. Mama ci chce pomóc nawet, ale ty wiesz, że tak wrócisz do picia. Nie widzisz nadziei jakby. To jest kapa na maksa, nie? I to nie jest, że to trwa dzień, dwa, tylko to trwało około 10 lat. I tylko jakieś były nadzieje, że będzie lepiej, to znowu to wracało w jeszcze silniejszym wydaniu. I ten lęk przed śmiercią, ta kaca moralna. To po prostu dla umysłu, dla serca, dla w ogóle jest ciężką bardzo sprawą. Odrzucenie, poniżenie. Życie w ogóle bez braku celu, w ogóle bez perspektywy żadnej. Tylko 18 lat, zdewastowane w ogóle całkowicie. Pod każdym kątem. I już długa po prostu, przed 18 nawet. Życie w niesamowicie buncie, agresji. Życie balansowanie na granicy śmierci. Ale to nie chodzi, że to zabawa, tylko po prostu przez parę lat balansowanie na granicy śmierci. Na granicy śmierci. Wyjadanie jakichś kebabów ze śmietnika. Jakieś kłótnie o denaturat. Meliny, tam sperma, mocz, żygi, smród, który tam się unosi. To ja dobrze znam ten smród. I spanie tam. Jak jaskiniowiec. I takie uczucie, że ty musisz sobie poradzić. Musisz zawsze na alkoholu, musisz sobie poradzić. Tym wszystkim. Musisz ukraść złom. Musisz coś komuś wyrwać, musisz, nie wiem, zrobić coś złego, czego nie chcesz, ale musisz po prostu.
I to nie jest nic fajnego. Żeby tylko zaspokoić ten głód, żeby się uciszyć i mieć jakąś iluzoryczną nadzieję. Na chwilę, parę sekund, parę minut, pół godziny jakiegoś spokoju, żeby jak się obudzisz, znowu mieć nawałnicę tych ataków lęków, paranoi, paniki, strachu, odrzucenia, samotności, depresji, wstrętu do samego siebie, do ludzi, wszystkiego, nienawiści, do policji, do matki, do wszystkich, do samego siebie, do Boga, którego nie znałem jeszcze. I to są rzeczy, które mówię, to ludzie, ci, którzy przechodzą różne rzeczy, oni to mogli, jakby mogą ci zrozumieć te rzeczy, nie? Nie wracamy do przeszłości już teraz, jak jesteśmy w Chrystusie, nowym stworzeniem. Krzyż, z perspektywy krzyża, mówię o tym, ale mówię, czego doświadczyła tam dusza, stary człowiek, żył nieświadomości Boga. Najgorsze plugastwo, po prostu robisz rzeczy gorzej niż zwierzę się zachowaliśmy. Gorzej niż zwierzęta. To, co człowieku się wtedy dzieje we wnętrzu, w ogóle wewnętrzne długo drga, rozumiesz, cały czas drga, w ogóle drga, dopiero się napije. Pół litra, ja tak miałem. Napiłem się dopiero pół litra, niecałe może, te 0,4 wódki, bo to musiałem dużo pić, żeby mieć tę ulgę. On chce ulgi, bo on już nie chce mnie krzywdzić, ale on nie umie inaczej. I budzisz się gdzieś w gnoju, w trawie i znowu jest to samo. Znowu musisz iść i nachlać się i leżysz i podnosisz się, i leżysz i podnosisz się. Ja nie wiem, kto mnie wtedy podnosił. Nie wiem, skąd się brały te siły. Mówię różne też te rzeczy, te psychiczne. Ja myślałem wiele razy, że nie tylko umrę, ale wielokrotnie myślałem, że zwariuję tak, że mnie wstawią do psychiatryka i do końca życia będę miał po prostu słomkę i będę odżywiany rurką, bo miałem takie jazdy. Taką miałem kiedyś silną też psychozę alkoholową, że ja nie wiem, jak to przeżyłem. Głosy w głowie miałem często, halucynozy w ogóle, że zwidy w ogóle. Jedna wielka udręczony człowiek psychicznie masakrycznie. I mówię różne terapie, nie pomagało nic w ogóle. Ja nie mówię o takich małych rzeczach, bo to były straszne rzeczy. To były straszne rzeczy. I przyszedł też taki moment, że przestałem pić. Pogrążyłem się w inne nałogi, bo oczywiście serce dalej było poranione, bólu, ono potrzebowało dalej chemii, w ogóle różnych haju. I była erotomania, tak, jakieś inne rzeczy w ogóle. Przyszedł taki dzień, że powiedziałem, że mam dość, nie? Wiele razy mówię, że mam dość, ale wtedy po prostu czułem się przegrany. Wiele razy się czułem przegrany, ale wtedy taki dzień przyszedł, że powiedziałem, nie, to już jest koniec, nie? I czułem, że moje wnętrze jakby postanowiło, że chyba popełni samobójstwo. I bardzo się przestraszyłem wtedy. Rozstanie z jedną z kobiet jeszcze. Przeżyłem tak, że 2-3 miesiące byłem po prostu jeszcze gorzej niż przez te 10 lat. Jakby umieszczony w jakimś lochu, niesamowita pustka, bezradność, nienawiść. Takie towarzyszyły mi uczucia. Pustka, nienawiść, bezradność. I zero sił do życia. Depresja jakby milion razy silniejsza, jakby wróciła. I mówię, to już jest koniec. I czułem, że mogę się jej zabić. I dopiero wtedy, u mnie dopiero wtedy, zacząłem wołać do Jezusa. Koleżanka mówi o Jezusie i ja nie wiedziałem w ogóle, ja chciałem jeszcze czegoś się chycić, bo tak człowiek ma. Jeszcze coś nachlać się, jeszcze coś naćpać, jeszcze jakiś seks, jeszcze coś. Ale czułem, że ja po prostu już nie umiem żyć. Mówię, że to jest taki śmierć, taki ból, taka rozpaść. I zacząłem wołać do Jezusa. Kiedyś Jezus mi się kojarzył w ogóle z religijnym kimś, kto wymyślił jakiś filozof, jakiś kościół, jakieś coś w ogóle. Ale zacząłem wołać do Jezusa. I najlepszy był. Mimo bardzo jeszcze wtedy bólu. Ja nie miałem sił do życia, ja nie miałem sił żyć, ja nie miałem sił oddychać, ja nie miałem sił w ogóle butów zasznurować, a mówić do pracy iść. Ja nie miałem sił, rozumiesz? Ja miałem mega różnych, tyle jazd psychicznych, odrzuceń, kompleksów, wszystkich w ogóle natłoków myśli. Ja się bałem wyjść z domu na trzeźwo.
Nie wiedziałem, jak się załatwia złóż. I nie żyłem w tym świecie nigdy, jakby. Nigdy nie miałem takich planów w ogóle na życie. Zacząłem wołać do Jezusa. I 2-3 miesiące gdzieś mówię, wołałem, płakałem, czymś coś się dzieje. Przychodziło do mojego serca. Później jednak poszedłem na końcu pić, ale jednak się podniosłem. Znowu gdzieś psychiatryk. Podniosłem się. I pamiętam taki dzień, 5 lutego 2017 rok. Wzięli mnie do kościoła, siłą tam pojechałem na Hama. I w tym kościele akurat oddałem życie, powiedziałem: Jezu, oddaję Ci swoje życie. Jeszcze raz, bo zrobiłem to wcześniej już, w tych 2-3 miesiącach, ale wtedy oddałem życie znowu. I jak wracałem, już tego tak dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że tam się nowo narodziłem. I jak wracałem, to mnie spadł ciężar w ogóle. Ja w ogóle wiedziałem, że coś się stało. Ja w ogóle przyszła w ogóle taka nadzieja w moim sercu, taka wolność, jakby taka pokora w ogóle i siła do życia w ogóle, taka naturalna. I w ogóle tam. Jeszcze chodziło na mityngi na A, ale po 2 miesiącach gdzieś Bóg powiedział mi, że już nie, Bartek, już nie. Ja już w ogóle mnie rozpierało, mnie głód, ja w ogóle Jezusa poznałem, rozumiesz? W ogóle głód słowa taki miałem, głód Boga miałem taki w sercu. Ta pustka, która właśnie przez tyle lat była szatana, przez domino szatana, została zdewastowana, rozdarta zasłona i tam wkroczył Chrystus, tam wkroczył Jezus, tam wkroczył Jego światło. Ja mówię, o Boże. Jezus jest prawdziwy, Jezus jest realny. Taka, jaka moc w ogóle, że ja z kapci wyskoczyłem. Każdego dnia doświadczyłem Jego mocy, Jego miłości. Ja mówię, jaka masakra Jezus jest. Jest coś więcej niż ten świat, jest coś więcej niż szklanie, picie i całe to cierpienie, to wszystko w ogóle. Jezus jest prawdziwy, Jezus jest realny. I On mnie kocha, On to przypomniał, mnie zbawił. Nie muszę się bać już śmierci, idę do nieba. I u mnie to tak poleciało szybko. Wziąłem chrzest, zacząłem mówić innymi językami. Mówię, Boże, to jest prawdziwe. Szapa, rako, loko, rana, nasaj. Mówię, to nie jest religia, to jest... Jezus jest prawdziwy. Jak On do Ciebie mówi, do Twojego serca, jak On zaczął mówić do mnie, Bóg, żywy, prawdziwy, żywy, do mojego serca, to ja mówię, ja pierdykam. On jest prawdziwy. Mówię, Boże, nie miałem nic, rozumiesz? Nikt, nic nie miałem, nikt mnie nie chciał, byłem odrzucony, nikt mnie nie kochał, nie wiedziałem, ja się nie kochałem, nienawidziłem, nic nie było w życiu. Moim wszystko, byłem skuty, przykuty kajdankami. Do lochu. I nagle, w ostatnim momencie, przyszedł Jezus. I On jest prawdziwy, On mnie uratował, i On mnie kocha. On mnie kocha, rozumiesz? Dla mnie to w ogóle było przeżycie normalnie nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi w ogóle. I do tej pory jestem z Jezusem, głoszę Ewangelię, idę do nieba, jestem nowym stworzeniem. Bóg różne rzeczy mówi do serca o moim powołaniu, przeznaczeniu, ale w ogóle jestem szczęśliwy. Rozumiesz? Ewangelia Boża jest mocą, żeby zbawić Twoją duszę. Dlatego wszyscy, którzy są pogrążeni w cierpieniach, w nałogach, takich rzeczy jak ja byłem i w ogóle w innych, dla każdego jest nadzieja. Bo Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, pokonał wszystko. On jest prawdziwy. Zacząłem żyć z Bogiem w ogóle. Poszłem do pracy, bo ja nigdy nie pracowałem, rozumiesz? Poszłem do pracy, wprowadziłem się z domu, mieszkałem 3 lata na fantastycznym tam osiedlu nad jeziorkiem. W ogóle szadały czad z Bogiem. Kroiłem pomidora, mówię, płakałem, rozumiem, łzy mi leciały. Mówię, Boże, to mi mieszkanie dałeś. Mówię, w ogóle doświadczałem wszystkie, bo ja nie doświadczałem takich rzeczy w ogóle, że gdzieś mogę mieszkać sam, że herbatę sobie mogę zrobić, że mam telewizor w domu, w ogóle moje mieszkanie w ogóle. W ogóle takie rzeczy życie nigdy nie świadczałem. I nagle jest to. I nagle jest Jezus przede wszystkim. Zachód słońca i prawdziwe szczęście. Jest Bóg, jest ktoś, rozumiesz? I On ma plan do mojego życia. On mnie nie opuści, już nie zostawi nigdy. Nigdy, choćbym nie wiem jak pobłądził, to my nigdy. I oczywiście upadałem, jeszcze piłem, jeszcze cipałem różne parę razy. To nie było, że... Ale czy jakkolwiek upadałem w grzech. Bo problem moim jest, że jest grzech, a nie to wszystko. I demony, tak? Które tam stoją. Ale Jezus dał mi wolność od tego. Jezus mnie podnosił z tego. I coraz bardziej mnie przemienia na swój obraz i podobieństwo. Tak, jak to było zaplanowane przed założeniem świata. W zamyśle Boga, żeby poprawić. Że Biblia w ogóle, że Biblia to jest prawda. Ta książka to nie jest jakaś bajka. Ewangelia to nie jest bajka. Ta książka tam jest... Jak zaczniesz czytać Biblię z otwartym sercem, to przyjdzie Ciebie Bóg. Jak założysz do Jezusa, rozumiesz? Bo On jest prawdziwy. Nie daj się diabłu. Bo to jest nikt. To jest zero. To jest to słowo zniszczone. Przez Jezusa. Diabeł chce zniszczyć Twoje życie, ale Jezus przez Biblię może Twoje życie, rozumiesz? Możesz poznać Chrystusa, możesz poznać Jezusa. Nie przez księdza, opłatek i te różne rzeczy, ale prawdziwego Boga. Boga, tego, który Cię stworzył, Ojca Twojego. I to jest dopiero odwaga, to jest męstwo. Odwaga i męstwo to jest poznanie Boga, kochanie, rozumiesz? Nastawienie drugiego policzka i kochanie, a nie straszenie ludzi w ogóle, że to jest jakiś macho. Nie, prawdziwa odwaga. Nauczyć się od Boga prawdziwej odwagi. Czym jest męstwo? Prawdziwa odwaga. I bycie prawdziwym wojownikiem.
A nie tak jak te demony nauczają w świecie ludzi. I tak jak starym człowiekiem tam nauczali, nie? I Bóg mnie uczy każdego dnia. I to nie jest, mówię, jakieś wyznanie protestanckie, katolickie. Nie! Rozumiesz? Człowiek na ziemi musi się spotkać z Bogiem. I Chrystus, Jezus. Bóg posłał Syna Jezusa. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Kto ma Syna, ma żywot. Ja mam żywot wieczny. Ale nie mówię teorii z buzi, tylko rozumiesz, mnie rozsada, jak ja to mówię, bo to jest prawda, to jest światło. To jest wieczność. Patrzę na osobę, która jest zbawiona, która jest jedno z Bogiem, jedno z Chrystusem. Prawdziwe we mnie mieszka duch Boga. Duch Boga. Bo Bóg mnie kocha i Bóg kocha człowieka. I Bóg chce cię uratować. Dlatego w jakimkolwiek miejscu jesteś, nawracaj się do Jezusa. I będziemy głosić Ewangelię. Zobaczyć, co to jest prawdziwe życie z Bogiem. Bo prawdziwe życie z Bogiem, najlepsze w ogóle chwile z diabłem, są niczym w ogóle w świecie. Niczym, marnością nad marnościami. Do tego, co może dać Ci Chrystus Jezus. Jego miłość, Jego wolność, Jego siła. Poznanie Niego, tego, kim On jest, rozumiesz? I ja już nigdy nie umrę. Ja się nie boję śmierci. Śmierć to zysk. Mogą mnie zabić, a ja będę w raju z Jezusem. Ja będę w raju, w wieczności. Świat chodzi w ciemności, ale możesz chodzić w świetle, jak zawołasz do Jezusa. Bo Bóg, On ci stworzył, On kształtował cię z rozumu i On jest prawdziwy. To nie jest ktoś, kto ci nie chce słyszeć. Bóg pragnie być w twoim życiu. Dlatego dał Syna. I w Synie, w Jezusie Chrystusie, masz dostęp do Boga. I nie, że teraz się pomodlisz, ale zawołaj do Jezusa. I Duch Święty stąpi na ciebie i narodzisz się na nowo. I zobaczysz, przejrzysz i powiesz, o kurde. To jest realne. Co ten gość mówi w ogóle? To nie jest żadna w ogóle jazda, rozumiesz? Zrozum, że ja nigdy bym się... Ja byłem cwaniakiem w świecie. Złodziej, cwaniak. Ja bym nigdy się nie dał omamić żadną sektę ani religię, rozumiesz? Ja bym wyczulony taki hejt, wyczulony bym na takie rzeczy. Ja bym nauczony... Ulica mi nauczyła pewnych rzeczy, rozumiesz? Jak postępować? Ja byłem cwaniakiem. Ja wiedziałem co i jak, rozumiesz? Dlatego, ale jak Jezus przyszedł do mojego życia... To tylko tyle ci pokażę. To się z niczym nie równa. O milion razy większy, silniejszy, prawdziwy, żywy Bóg. I w parę sekund zostałem wyswobodzony w ogóle z nałogów, z depresji, co nie udawało się przez lata psychologom, lekom, mamie, więzieniu, mnie samemu, innym ludziom, dziewczynom moim, nikomu się było. Ale Jezus przyszedł i wyswobodził jeńca. Rozumiesz? Byłem jeńcem diabła, ale Jezus mnie wyswobodził. I jestem na Boży obraz stworzony. Bóg patrzy na mnie, to do czego mnie stworzył. On nie stworzył mnie, żebym ćpał, kradł i był cwaniakiem. Tylko stworzył mnie na obraz Boży. Na nowo się narodziłem, z powrotem. Jestem taki, jaki miałem być. Rozumiesz? Tylko przez grzech. Wszyscy na świecie zbłądziliśmy, ja też. Ale Jezus to wykupił na krzyżu przez krew. I znowu mogę być na Boży obraz i tak żyć, rozumiesz? I to nie jest w ogóle, że ja czegoś przestrzegam, że to jest nudne. Człowieku, nie zrozum. Nudne to jest tamto życie. Diabeł ci mówi, tam do życia jest fajnie. Jakieś coś tam kolorowe, dziewczyny, pieniądze, sława. To jest marność, to jest człowieku. To jest kapa na maksa. Życie z Jezusem to jest przygoda. To nie jest spodnie kanciki i w kościele śpiewam pisanek. Życie z Jezusem to jest ogień. To jest ogień, człowieku. I z niczym bym tego nie porównał do tamtych rzeczy, rozumiesz? Dlatego wołaj do Boga przez Jezusa, przez Jezusa. A Święty Duch wstąpi. I zobaczysz, że mówię prawdę. I zobaczysz, że Ewangelia jest prawdą. Że Biblia jest prawdą. Słowo Boga jest prawdą. I mówię to jako człowiek, który żył w niewoli diabła. Który wie, co to jest ulica. Wie, co to jest cierpienie. Wie, co to jest być odrzuconym. I jak śmieć tego świata się czułem. Jak śmieć tego świata. Wiem, co to znaczy. Ból w sercu. Bardzo dobrze znam te rzeczy. Ale Jezus, On może wyswobodzić każdego człowieka. Z najgłębszego zakamarku ciemności, bo On przyszedł do tych, co się źle mają. On przyszedł do tych, co piją, co łożą, co chleją, do grzeszników, a nie do sprawiedliwych. Nie do tych, co uważam, że Boga nie potrzebują. Dlatego wołaj do Jezusa, rozumiesz? Nie pogadaj ufności w sobie, w kolegach, w piciu, w ćpaniu, w pieniądzach, ale zawołaj do Jezusa. Odważnie. Sprawdź po prostu, czy On jest. Czy ja mówię prawdę, rozumiesz? Bo ja mówię prawdę. Bo Jezus jest. I jeśli szczerym sercem go będziesz szukał, to On przyjdzie i zobaczysz. I zobaczysz, że poznasz Tego, który stworzył całe niebo, całą ziemię, całą tą ludzkość i to wszystko. I On chce tą miłość na ciebie wylać.
I amen, powiem tylko tyle. Amen.